Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie na analizie rynku kryptowalut. W dzisiejszym materiale tylko i wyłącznie Bitcoin. Zanim zaczniemy cokolwiek tutaj. Mówić, to pamiętajcie, że to nie jest porada inwestycyjna i przekazuję tylko i wyłącznie swoje opinie. Także no, bez zbędnego przedłużania powiem Wam, że według mnie Bitcoin będzie rosnąć. Dlaczego? No, pierwszy taki argument fundamentalny jest taki, że mamy ten rynek Bitcoina bardzo niedowartościowany. To znaczy, akcje są już na ATH, a Bitcoin bardzo często miał korelację właśnie z indeksem amerykańskim. Ona jakiś czas temu przez te złe wiadomości fundamentalne ta korelacja się zniszczyła, natomiast być może powróci. No a Bitcoin w perspektywie właśnie długoterminowej jest takim aktywem, które nadal nie wystrzeliło w tej e, obecnej hoście. Także to jest pierwszy argument taki bardzo fundamentalny. Natomiast ja na fundamentach no, nie jestem ekspertem. Bardziej czuję się tu pewnie w analizie technicznej i metodologicznej. A co mi mówi metodologia? No tak, metodolo metodologia mi mówi to, że mamy ostatni taki opór, ostatnią siłę oporową przed rajdem na 57 tysięcy. Także. Jeżeli wybijemy tą strefę podażową, to jest dokładnie cena 49 tysięcy dolarów, to tutaj w tym przedziale, właśnie od 49 tysięcy dolarów do 57 tysięcy dolarów, tutaj ten cały obszar cenowy, on jest można powiedzieć niebroniony. Czyli dla mnie, wszystkie spadki, które będą tutaj przychodzić potencjalnie z tego obszaru, to będą tylko korekty i ten trend. Wzrostowy, który trwa już od 11 listopada ubiegłego roku, ten trend powinien się, powinien się tu jak najbardziej zachować i cały czas powinniśmy dalej rosnąć. No, tylko musimy najpierw wybić tą strefę, co jest jeszcze właśnie niepotwierdzone. No i tak, póki ta strefa jeszcze istnieje, czyli póki te wzrosty bardzo długie, są jeszcze na ten moment nie potwierdzone, a już jest bardzo blisko. No to na razie, albo musimy czekać, albo ktoś indywidualnie może podjąć decyzję, żeby handlować na korektę, bo też taki scenariusz widzę. No, albo w górę, albo w dół. Trochę tak, trochę nie, no bo mamy tutaj konkretne parametry, tak. Jeżeli wybijemy tą strefę to dla mnie jedziemy po prostu do góry na 57 tysięcy. Jeżeli nie wybijemy tej strefy, a zrobimy potwierdzenie. No i właśnie, czym będzie potwierdzenie? Potwierdzenie dla mnie w obecnym ym, wzroście to jest zamknięcie się poniżej ceny 45 tysięcy dolarów. Jeżeli tu spadniemy, jeżeli cena się zamknie poniżej tej strefy, to dla mnie przewagi spadkowe będą aktywowane i będzie można tutaj handlować prospadkowo. Ja będę handlował prospadkowo, co najmniej na wybicie tego dołka. Także tak się to yy, prezentuje. Yy, mam jeszcze zaznaczoną pomniejszą strefę, wynikającą właśnie z interwału czterogodzinowego. Nie z jakiegoś bardzo dużego interwału, bo ta strefa spadkowa jest z interwału dziennego. Yy, jest to strefa od 43 000 do 42 200 dolarów. I to jest strefa, która potencjalnie może zachować ten ruch wewnętrzny, czyli tutaj od 23 stycznia. Poruszam się w takim ruchu wewnętrznym wzrostowym. No i zakładając, że tu przyjdzie ten spadek, to ta strefa będzie bronić tej całej struktury. I tak, czy będę tutaj handlował wzrostowo, to się jeszcze okaże, bo ja zawsze przy moich analizach yy, muszę interpretować to, co robi cena tu i teraz. nie mogę, Nie mogę złożyć predykcji. Która odbiega bardzo w przyszłość, bo ja nie wiem, jak tutaj się będzie cena zachowywać. Tutaj przykładowo w tej strefie już wiem, że cena się zachowała tak. Wobec czego mogę wyznaczyć potwierdzenie y, dla spadków, które będzie takim już dla mnie sygnałem do wejścia, które mi defini definitywnie da znak na to, że cena dalej będzie y, spadać, że mam po prostu na to jakieś przewagi. Także czy będę tu handlować? Jeszcze nie jestem stanie odpowiedzieć na to pytanie, no i zobaczymy to w przyszłości. Na razie pamiętajmy o tym, że po wybiciu 49 tysięcy, według mnie wzrosty na 57 tysięcy są bardzo prawdopodobne, no a jeżeli wydarzy się ta już większa korekta, to już odbiegamy tak trochę w przyszłość, bo jeżeli wydarzy się w końcu ta Korekta na rynku bitcoina, który w końcu musi przyjść, no bo każdy trend wzrostowy porusza się ruchem schodkowym. To znaczy, mamy impuls i mamy korektę. Mamy impuls i mamy korektę. To jest naturalne na rynkach finansowych i to obserwujemy dosłownie na każdym rynku. Także, też dla tych osób, które są tak zajawione tą euforią ostatnią na rynku kryptowalut, że cały czas tylko rośniemy i dostajemy strzały do góry, no to pamiętajmy o tym, żeby tak się tym. Nie euforiować, bo w każdym momencie na rynku może przyjść ta właśnie głębsza korekta, która jest w 100% naturalna i to nie oznacza, że będziemy mieć jakieś nagłe spadki nagle, tylko to jest zupełnie naturalna rzecz i w każdym impulsie do góry musi przyjść korekta. I dla mnie w obecnym tym trendzie, jak tak patrzę na niego z większych interwałów, taką najzdrowszą opcją żeby zachować ten długoterminowy trend wzrostowy, byłaby korekta do 36 800 dolarów. Tutaj mówię dokładnie o tej strefie. I to byłaby już taka korekta, gdziebyśmy mogli po prostu zebrać siły. Moglibyśmy zebrać siły na ten długoterminowy. Na długoterminową jazdę w górę, tak? Bo teraz. Mamy ten okres właśnie bezkorekcyjny, zauważcie. Mamy strasznie długi impuls do góry z bardzo płytkimi korektami, które są tylko takimi korektami wewnętrznymi. Na no ta dłuższa korekta, ta, która zbiera siły, tak jak tutaj zbieraliśmy siły na ten impuls, w tym miejscu, takie większe korekty w końcu muszą na ten rynek przyjść. I z tym was zostawiam, pamiętajcie, żeby też się nie dawać tej euforii. I mimo to, że, że ten rynki mogą rosnąć, to pamiętajcie, że ta korekta większa może w każdej chwili przyjść, żebyście się nie zdziwili. No i po prostu nie kupujcie teraz Bitcoina, mimo to, że może dalej rosnąć. Bo to jest po prostu zła cena. I z tym was zostawiam. Życzę Wam miłego wieczoru. Albo jak to oglądacie rano, to miłego dnia. I do usłyszenia na kolejnych materiałach z analizami. Cześć!